Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus. Słuchajcie, dzisiaj taki krótki filmik z rąsi, jak to mówią, z telefonu nagrywany. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać miejsce, w którym, jak ktoś oglądał świadectwo mojego nawrócenia, usłyszałem te właśnie słowa: a ile razy ja mam Ciebie podnosić? Jakiś czas, często tu przychodzimy, bo z Szymonem, ponieważ tu jakby mamy dość blisko i chciałem Wam pokazać to miejsce, słuchajcie, gdzie tu synek właśnie Szymuś się bawił. Chodź, synuś, chodź! I Szymek się bawił i przewracał się tu tak właśnie często. Ja go, to jest to miejsce właśnie, nie wiem czy dobrze, mniej więcej w tym miejscu się tu bawił. To jest taki park, słuchajcie, w ogóle taki mały kościółek, nie wiem czy to będzie dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Właśnie tutaj i obok tego kościółka, w tym właśnie parku, gdzie się tak często dość właśnie chodzę, modlę się różańcem, koronką do Bożego Miłosierdzia. Właśnie w tym miejscu mniej więcej to było, kiedy usłyszałem: a ile razy ja mam Ciebie podnosić? I wiecie, co niedziela ci, co chodzą do kościoła, wypowiadamy takie słowa: a powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I tak zdałem sobie sprawę, jakie wielkie szczęście mnie spotkało od Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział do mnie nie tylko jedno słowo, ale całe zdanie: a ile razy ja mam Ciebie podnosić? Tam się Szymuś bawi. Nie wiem, czy go widzicie. I właśnie tutaj się jakby to zadziało. Tutaj Pan Jezus Chrystus poprzez to jedno zdanie obudził mnie z martwych w grzechu. Dał mi nowe życie, nowe serce, nowy umysł, nowe wszystko. I słuchajcie, chciałbym też właśnie zwrócić tutaj uwagę na ten grób tak naprawdę, bo w tym parku jest wiele grobów. Tak jak rozmawiałem z jednym tutaj z starszych mieszkańców tej okolicy, który tu często z pieskiem wychodzi na spacer. Są to tutaj groby, które nie zostały przeniesione ze względu na to, że są to właśnie pastorzy. Groby pastorów, którzy jakby tutaj posługiwali w tym kościółku. I słuchajcie, chciałbym pokazać Wam tablicę tego właśnie grobu z bliska. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać, czy też nie. Nie wiem, czy to było widać, czy nie. Jeżeli nie, to Wam przeczytam, co jest tutaj napisane. In loving memory of Richard Henry Salt. Tutaj jest kawałek urwany. Late of 7th Marketplace, Boreslam, who died November 22nd, 1874, age 33 years. Also of Emma, his wife, who died April 18th, 1921, age 81 years. Resting in peace. Coś takiego. Tutaj zwróciła moją uwagę przede wszystkim właśnie wiek tego pana Richarda, 33 lata. No i jego nazwisko: Richard Henry Salt. Od razu takie skojarzenie przyszło mi do głowy. Wy jesteście solą tej ziemi. No i ktoś może powiedzieć o... Przepraszam. Słucham, synku. Czekaj, bo nosa trzeba ci wytrzeć, bo masz taki... Chodź tu, kochanie. Bo masz taki trochę obsmarkany. Okej. Okay. Przepraszamy. Usterki małe, techniczne. No i takie naprawdę, słuchajcie, dużo rzeczy się dzieje. Szczególnie właśnie po wrzuceniu tego świadectwa do internetu. Wiele osób się odzywa.
różnych osób, znajomych mi, nieznajomych, nawet jakiś e-mail przyszedł od pani Aurelii z Niemiec, którą pozdrawiam. Naprawdę dużo osób się odzywa i to jest tylko właśnie jakby dla mnie potwierdzeniem, że Duch Święty działa, że Pan Jezus Chrystus działa, że Pan Jezus Chrystus chce dotykać ludzi. Co synku? Zobaczcie, Szymusia, uśmiechnij się. Wow. Pa, zrób pa. 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 Pan Jezus Chrystus, słuchajcie, działa. Pan Jezus Chrystus chce działać w naszym życiu. To, nawet ludzie jakby niewierzący, czy też spoza kościoła katolickiego widzą duże przebudzenie wśród ludzi, wśród chrześcijan, którzy tak naprawdę właśnie z takich chrześcijan trochę w cudzysłowie nawracają się na, budzą się do życia w miłości z Panem Jezusem Chrystusem i nawracają się na takich prawdziwych chrześcijan, dla których, którzy wiedzą, po co przychodzą na mszę świętą, po co chcą być blisko Pana Jezusa Chrystusa i żyją z Nim w prawdziwej relacji miłości, nie takiej, wiecie, sztucznej. Ale tego wszystkiego człowiek się uczy, naprawdę. Mam bardzo dużo teraz myśli w głowie, więc przepraszam Was, teraz wchodzimy w ogóle w cień, więc nie wiem, czy będzie dobrze widać. W każdym bądź razie tutaj Szymek jest prowadzącym na tą chwilę. Poczekajcie, pozbieram myśli. Co Wam chciałem mówić? No, chciałem Wam powiedzieć dużo rzeczy tak naprawdę. Wykorzystuję ten czas jakby na spacerze z Szymusiem, żeby Wam mówić różne rzeczy. No właśnie, pokazałem Wam to miejsce. Wiele się dzieje. Nie nagrywam teraz tych filmików za często i dobrze, bo tak jak mówię, właśnie już wiem, co chciałem Wam mówić. Można się po prostu zapędzić. Nawet jak człowiek jest blisko Pana Jezusa Chrystusa, to trzeba pamiętać o tym, że żyjemy cały czas w świecie ciemności i szatan będzie w jakikolwiek możliwy sposób próbował nas zapędzić. Mnie w pewnym momencie spróbował zapędzić w taki brak czasu, nie? Czyli modlitwa, tu obowiązki rodzinne, praca, znowu modlitwa, tu jakiś filmik, tu coś, a tak naprawdę brak czasu na cokolwiek i w tym Pana Boga tak naprawdę może nie być za wiele, bo słuchajcie, trafiłem, albo Duch Święty jakby mnie pokierował, trafiłem na przez film księdza Piotra Glasa, taki 8-minutowy fragment, w sumie wycinek o pysze, na YouTubie można znaleźć, 8 minut film. Tam z kolei ksiądz Glas mówi o ojcu franciszkaninie Józefie Witko i no to trzeba było sprawdzić, prawda? I tam trafiłem na dwa takie naprawdę fajne kazania, fajne konferencje ojca Józefa Witko, polecam. I natomiast chcę powiedzieć dość o tym drugim filmie, który nazywa się, na YouTubie można znaleźć, Etapy poznania Ducha Świętego. 33 minuty filmik, więc od razu zwrócił moją uwagę. Słuchajcie, tam ojciec Witko powiedział bardzo takie uderzające słowa, gdzie powiedział, że modlitwa również może być bałwochwalcza. Tak? Modlitwa może być bałwochwalcza, kiedy ty recytujesz te... Czy ja tak robiłem. Ja tak robiłem, słuchajcie, i tak naprawdę od 2 dni dopiero jakby staram się to naprawić. Recytujesz po prostu dużo, dużo tych jakby linijek. Recytujesz, jak to się mówi, to, co się kiedyś tam wyuczyłeś za dziecka, ale tak naprawdę znowu nie myślisz o Panu Bogu. Nie jesteś sercem przy Panu Bogu. Oczywiście trzeba się modlić tym, co poznaliśmy, ale przede wszystkim w modlitwie chodzi o to, żeby skupić swoją uwagę na Panu Bogu. Można przecież recytować te wszystkie regułki właśnie, klepanie regułek. Można je klepać, bo znamy je na pamięć, przynajmniej większość. Ale myślami możesz być znowu gdzie indziej. Myślami możesz być, nie wiem, w pracy, w szkole, na zakupach, już gotujesz obiad i robisz różne tam inne rzeczy. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby skupić się całym sercem, całym sobą, swoim umysłem na Panu Bogu. I pod tym względem święta racja. I słuchajcie, ja dopiero wczoraj, w wieku 34 lat, zacząłem modlić się tak naprawdę w totalnej ciszy. Spróbujcie, polecam, to nie jest łatwe, bo my tak odruchowo próbujemy zaraz wypowiadać te regułki, tego jesteśmy nauczeni.
spróbujcie, słuchajcie, modlić się w ciszy. Totalna cisza. Nie wiem, 10 minut, 15 minut, godzinę czasu, tyle ile możecie. I naprawdę jest piękny, naprawdę można się wyciszyć. Można próbować innej metody, można poczytać kilka słów z Pisma Świętego, tam pół strony, czy stronę, czy kilka zdań, czy zdanie, chociażby jedno. I w ciszy skupić się na tym, co tam Pan Jezus Chrystus chciał nam powiedzieć. I słuchajcie, taka modlitwa będzie, może być dużo bardziej owocna niż to, że jak spędzisz, nie wiem, 2-3 godziny klęcząc i czytając regułki, nie? Bo my mamy to do siebie właśnie, te wszystkie osoby, które już jakby zostały gdzieś tam dotknięte przez Ducha Świętego, staramy się taką, zawsze taką zbroję na siebie nałożyć, nie? Już się musi. Taką zbroję Ducha Świętego staramy na siebie, o to z czym się usiądziemy, że właśnie od samego rana na samo dzień dobry. Na samo dzień dobry, słuchajcie, 10 różnych właśnie modlitw. To Szymusiowi pomaga na murek wejść. Różnych tych, bo inaczej zaraz, wiesz, mamy takie myślenie, że zło nas dopadnie. Właśnie nie, pozwólmy, stwórzmy, tak jak ojciec Józef Witko mówi, stwórzmy Duchowi Świętemu tą przestrzeń, w którą on może wejść, w której może działać. I on wie, co on ma robić. Ty nie musisz Duchowi Świętemu, czy Panu Bogu, czy Panu Jezusowi mówić, co ty potrzebujesz, bo on wie. Ty nie musisz mu mówić o swoich jakby, znaczy możesz wypowiedzieć jak najbardziej, ale chodzi o to, żeby stworzyć tą łączność, tak? Tą przestrzeń, gdzie Duch Święty chętnie przyjdzie, wie, że on jest tam, że ty go pragniesz, wie, że ty go chcesz i na nim się skupisz, a nie, że będziesz myślał o 50 tysiącach różnych rzeczy, 2-3 godziny klepał jakieś tam rzeczy. I teraz słuchajcie, i to z kolei jakby przyciąga ten fragment z Pisma Świętego, gdzie Pan Jezus Chrystus mówi, to chyba jest w Ewangelii Mateusza: wy nie bądźcie jak ci wielomówcy, którzy myślą, że przez to, że będą właśnie dużo, wiele mówić, myślą, że dostaną się jakby do nieba. Nie. Pan Jezus Chrystus, to są słowa z Pisma Świętego, wy się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak? I tutaj w tym momencie dopiero to nabiera tak naprawdę nowego wymiaru, te słowa. O co w tym wszystkim chodzi? Liczy się po raz kolejny nie ilość modlitw, a jakość tej modlitwy. Czyli nawet ta modlitwa 5 czy 10-minutowa, ta może być bardziej owocna niż to, co będziesz robił przez 3 godziny. Dobra, kończę, bo tutaj mój kuzyno idzie. Pozdrów widzów Teleranka. Nagrywam, wiesz? Siemano. Siemano, niezbędziano. Także trzymajcie się, do następnego. Heja.